Cześć, witajcie. Dzisiaj będzie porównanie, o które wielu z Was pytało i to od długiego czasu. W końcu udało mi się je nagrać. Czyli porównanie chyba najpopularniejszych headsetów od Sharkuna, czyli Sharkun Sharkzone H10 oraz Sharkun Skiller SG H1. Oba kosztują około 112 zł. Dokładne ceny macie w opisie filmu. Dzisiaj poznacie moje wrażenia oraz dokładnie je porównamy pod każdym względem. Zobaczcie dokładnie, poznacie zalety, poznacie wady, podobieństwa i różnice. Dokładne ceny zawsze w linku w opisie filmu, tak więc zaczynamy, zapraszam. Przed nami porównanie, o które prosiła naprawdę ogromna ilość widzów. Sharkun Sharkzone H10 kontra nowszy headset Sharkun SG H1 serii Skiller. Za chwilkę dokładnie je obejrzycie, poznacie wszelkie podobieństwa i różnice. Zaczynamy. Zaczniemy od H10. Jeśli chodzi o zestaw, to mamy tutaj w zestawie taką torbę na słuchawki i praktycznie nic więcej. Mamy przewód w takim gumowym, zwyczajnym oplocie żółtym, rzucającym się w oczy. Zakończenie to oczywiście dwa pozłacane mini jacki. Jest kontroler głośności oraz włącznik, wyłącznik mikrofonu. Czyli taka rzecz bardzo podstawowa. A same słuchawki, jak widzicie, bardzo dobrze, szczelnie przylegają do głowy gracza. Także dobrze widać to od tyłu, nie ma żadnych prześwitów. Mamy opuszczany mikrofon bardzo dobrej jakości. Słuchawki posiadają wytrzymały pałąk, miękką podbitkę tutaj, regulacje w postaci takich metalowych prowadnic, matowe, gumowane elementy praktycznie wszędzie, dobrze zakotwiczony przewód, są lekkie, bardzo wygodne i mają naprawdę mięciutkie pady. A teraz model SG H1. Tutaj w zestawie mamy troszeczkę więcej, ponieważ też jest torba na słuchawki i mamy pady, zobaczcie, ekoskórzane, grubsze oraz założone pady welurowe, za chwilkę zobaczycie. Tutaj przewód zabezpieczony jest już gamingowym oplotem, czyli takim sznurkiem. Jest bardziej elastyczny, też jest długi. Też mamy dwa mini jacki oraz taki większy, ale bardziej tandetny, bardziej plastikowy włącznik, wyłącznik mikrofonu oraz potencjometr. Natomiast same słuchawki są genialne, ponieważ mają system auto dopasowania do głowy gracza. Metalowe rurki schowane w takim oplocie gumowym. Pałąk właśnie z miękkimi poduchami samo dopasowujący się. Też matowe, ale nie gumowane, tylko plastikowe obudowy przetworników. Logo Skillera z aluminium. Taką siateczkę ozdobną i naprawdę miękkie, wygodne pady. No i mamy też mikrofon, który w tym przypadku jest odłączany, więc może to też być plus. Kabelek ponownie jest bardzo dobrze, bardzo sztywno zakotwiczony. Tutaj nie ma co do tego żadnych uwag. Mikrofon też jest bardzo dobrej jakości. I co do przylegania do głowy gracza, ponownie mamy tutaj, zobaczcie, znakomite przyleganie. Czyli zapewniają dobrą izolację od hałasów z zewnątrz. Teraz ważenie. Mamy 0 i wskakują H10 pierwsze na wagę. 239 gramów i Skillery 271, więc troszeczkę cięższe. Teraz same wielkości wnętrz. Jedne i drugie słuchawki zakrywają całe moje uszy i komfort jest tutaj naprawdę duży. Natomiast mamy niecałe 60 mm średnicy i są to okrągłe przestrzenie w słuchawkach Sharkun H10. Natomiast głębokość to jakieś 1,5 cm, 15 mm. Nie są aż tak te pady głębokie moim zdaniem jak w Skillerach, ale właśnie to sobie zmierzmy. Będzie łatwiej, bo mamy pada zdjętego, więc zobaczcie, tutaj mamy bardziej jajowate takie w kształcie ucha przestrzenie i mamy tutaj 65 mm, więc troszeczkę więcej na wysokość i 45 na szerokość, ale dużo lepiej to po prostu się do uszu dopasowuje niż kształt koła, bo zobaczcie, widzicie o co chodzi? Taki kształt do ucha jest po prostu lepszy. Chociaż tak jak mówię, w H10 ta średnica jest na tyle duża, że nie ma z tym problemu. I tutaj już takiej głębokości mamy faktycznie 2 cm, jeszcze to potwierdzę tutaj na słuchawkach, bo tu mogę troszeczkę się po prostu, o właśnie, 2 cm mamy, więc troszeczkę głębsze. Tak więc bardziej anatomiczny kształt tych nauszników, tych wnętrz oraz troszeczkę większa głębokość. Za chwilkę też będziecie mieli okazję posłuchać obu mikrofonów oraz powiem Wam troszeczkę o różnicach, jeśli chodzi o dźwięk.
Natomiast co Wam powiem już w tej chwili, w obu przypadkach słuchawki kosztują około 100 zł, są świetnie wykonane, wygodne, naprawdę komfortowe. No dobrze, w tej chwili macie surową próbkę słuchawek Sharkon Sharkzone H10. Nie będzie w żaden sposób odszumiana, poprawiana, tak jak reszta filmu oczywiście, żebyście mogli wydobyć prawdziwą jakość tego mikrofonu. Oczywiście nagrywam rejestratorem cyfrowym, który daje tutaj prawdziwy obraz mikrofonu niezaburzony, czyli po prostu słaba karta dźwiękowa potrafi mikrofon zaszumić, zniekształcić dźwięk, dodać jakieś trzaski, niepotrzebne rzeczy. Tutaj macie taki dźwięk, jakbyście mieli na dobrej klasy karcie dźwiękowej. Jeśli macie takie słuchawki, a nie jesteście zadowoleni z mikrofonu, jest to tylko i wyłącznie wina karty dźwiękowej. Należy też o niej pomyśleć, zanim sobie sprawicie lepsze słuchawki. No i to na tyle tej próbki dźwięku. Przechodzimy na słuchawki Skiller SGH1. No i druga próbka, słuchawki Sharkon Skiller SGH1. Ponownie próbka nieodszumiona, surowa. Jak widzicie, poziomy głośności na rejestratorze są bardzo podobne. Ten mikrofon mógłby być jeszcze, no właśnie, troszeczkę bliżej ust. No i tak samo zaserwuję Wam właśnie krótką próbkę możliwości tego mikrofonu. Ponownie zwróćcie uwagę, czy są jakieś szumy w tle, zakłócenia. Ten mikrofon jest naprawdę dobry, jeśli połączymy go z wysokiej jakości kartą dźwiękową, która oczywiście nie musi być jakoś specjalnie droga, ale po prostu większość układów zintegrowanych z płytą główną do korzystania z mikrofonu nadaje się bardzo średnio. Często piszecie w komentarzach, że u Was te mikrofony często nie brzmią tak jak u mnie, a to jest właśnie wina karty dźwiękowej, a nie samego mikrofonu. No i jeszcze dość istotna kwestia, czyli kilka słów na temat różnic w dźwięku tych słuchawek. Oczywiście o dźwięku można mówić, chociaż nie jest to łatwe, ponieważ najlepiej dowiecie się tych różnic słuchając samemu, ale postaram się Wam tutaj przekazać moje wrażenia. To samo podtrzymuję, co powiedziałem w recenzji, czyli tutaj mamy dźwięk, jakby to Wam powiedzieć, bliżej ucha słyszalny, nieco bardziej donośny, też przy okazji bardziej basowy. Nieco bardziej basowy, nie jest to duże. Spowodowane jest to przede wszystkim pewnie krótszymi obudowami, bliższą obecnością przetworników. Jest to pewnie spowodowane tym, że słuchawki H10 mają krótsze te obudowy przetworników, same przetworniki są też po prostu bliżej, też sam kształt tych obudów może mieć wpływ. Tak więc dźwięk jest dobry, jest troszeczkę bardziej taki agresywny, blisko ucha i nieco bardziej basowy. Natomiast tutaj, tak jak Wam mówiłem w recenzji też, dokładnie to samo Wam powiem, bo nic tutaj się nie zmieniło po kolejnym odsłuchu, porównaniu tych słuchawek, że ten dźwięk jest nieco bardziej zdystansowany. Tutaj mamy 40 mm przetworniki, tak samo tutaj, takie same pasmo przenoszenia. Dynamika dość podobna, bo 92-98 dB, natomiast mamy ten dźwięk taki właśnie troszeczkę bardziej zdystansowany, odsunięty od ucha, pewnie też przez to, że te przetworniki są troszeczkę dalej, przez to, że mamy więcej tej izolacji, tutaj tej gąbki i mamy troszeczkę inny kształt samych obudów. I dźwięk tutaj jest też dość dobrze nasycony basem, ale mniej wyraźnie wyczuwalnie, słyszalnie mniej niż w H10. Tak więc dźwięk w obu przypadkach mamy szczegółowy, jak na słuchawki w tej cenie naprawdę niezły. Nie powiem, że rewelacyjny, ale niezły. Cały czas to podkreślam, nie są to słuchawki audiofilskie dla mega wymagających słuchaczy, ale graczy powinny w zupełności w tej cenie zadowolić. Tak więc dźwięk bliżej ucha, bardziej basowy, tutaj nieco bardziej oddalony, z mniejszą ilością basów. Gusta są różne, dlatego Wam mówię o różnicach, żebyście łatwiej po prostu headset do siebie dopasowali. No dobrze, mam nadzieję, że film ten ułatwi Wam wybór słuchawek lepszych dla siebie. Poznaliście tutaj i różnice, i podobieństwa, także moje wrażenia co do dźwięku oraz posłuchaliście dokładnie obu mikrofonów. Tak więc wybór należy do Was. Jeśli chcecie zagłosować, pod filmem macie dwa komentarze i te słuchawki, które Wam się bardziej spodobały, łapkujecie komentarz, wtedy zobaczymy za jakiś czas, jak się ich nazbiera, które słuchawki Waszym zdaniem wygrały ten pojedynek. Myślę, że może to być pojedynek wyrównany. Zobaczymy, zabierajcie się do głosowania. Zapraszam Was też na kolejne filmy, które już niedługo. Pozdrawiam Was, cześć!